Witam wszystkich. Dzisiaj, no niestety pogoda taka jaka widać. Nie wiem, czy to kamerka nagra. Pada praktycznie cały dzień. Więc dzisiaj budowy nie robię. Tutaj domek. Ale dzisiaj mam coś innego dla was. Może was to zaciekawi. Takiego oto pacjenta tutaj. To jest jeden element, który przygotowuję do samochodu, który tam w międzyczasie sobie robię po godzinach. W weekendy. A mianowicie, takie tam drobna blachareczka i lakierowanie. Oczywiście od razu powiem, że ja nie jestem żadnym profesjonalistą, aczkolwiek tak się tym hobbystycznie zajmuję. Oczywiście też a propos samochodów, no to nie mogę się równać tutaj z profesorem Chrisem, którego zapewne znacie z YouTube'a. Ale takie drobne rzeczy mogę pokazać, niuanse, które może niekoniecznie każdy pokazuje. Jako ciekawostkę powiem, że tego samochoda tutaj, to robiłem swego czasu taką kapitalkę, ale niestety nie mam go nagranego. Mogę zrobić tylko taki, powiedzmy, zestawienie zdjęć z pracy. Jeżeli byście chcieli, to dajcie znać w komentarzach. To zrobię taki filmik zdjęciowy, że tak powiem. A co tutaj dzisiaj mam do roboty? To tak, tu już jak widać, no troszkę popadało. To tu już mam zapodkładowane, ponieważ były rysy na tym zderzaku. Jakieś tam drobne tutaj uszkodzenia, ale to już jest zrobione. To jest w podkładzie ten element. Tu jest jeszcze lakier oryginalny, docelowo będzie srebrny. Tutaj sobie już jedną listwę zdjąłem do podkładowania. Tutaj okleiłem oczywiście, będzie to wszystko matowane. Pokażę wam to jak właśnie, co i dlaczego, wytłumaczę. Także tutaj już sobie na wstępie go umyłem z tej strony, ponieważ tutaj jak to w życiu bywa, tutaj często jest po prostu zabrudzony. I trzeba to wyczyścić, ponieważ później przy lakierowaniu, jak się tutaj maluje pistoletem, to ten cały tutaj kurz często się, że tak powiem, tutaj odrywa od tych powierzchni i potrafi wylądować później, przykleić się na tych powierzchniach świeżo pomalowanych. Dlatego sobie najpierw myję element i teraz będę go rozbierał. Także muszę wyjąć tą kratkę, tą drugą listwę. Zastanowię się, czy wyjąć reflektory też, czyli tą kratkę, tą listewkę. I zobaczę, jak to będzie szło, jak to jest tu zamontowane. Jakieś tam śrubeczki może wykręcę, będzie łatwiej wykręcić niż później oklejać. Także przygotowuję to. W trakcie będę wam pokazywał co i jak. Tutaj takie krótkie sprawozdanka. Bo oczywiście tutaj by za długo trwało, jakbym to na bieżąco, że tak powiem, rozbierał. Bo wiadomo, że no to no niestety trzeba tego podejść tak też z głową troszkę, żeby tych plastików nie połamać, nie poniszczyć, bo one tu przychodzą z powrotem. Także jak to rozbiorę, to wracam do was za chwilę z powrotem. No i jestem z powrotem. Kratki mam powyciągane, halogeny przeciwdzielne powykręcane. Tutaj też te plastiki, ten plastik ściągnięty jest tutaj. Wszystkie uchwyty są całe. Właśnie zależało mi, żeby tego nie pouszkadzać, ponieważ to wszystko idzie z powrotem. A czasami bardzo łatwo powyłamywać te uchwyty, bądź uszkodzić te plastiki. Czasami bywają w niektórych samochodach bardzo kruche i trzeba na to uważać. Halogeny odkręcone. No i tu właśnie mam ten zderzak. Teraz pokażę wam, jak ja go przygotowuję do lakierowania. Ja wiem, że można go robić maszynowo, sprężarką. Tutaj też mam dostęp, oczywiście powietrze mam tutaj w wężu. Sprężarka jest tam za ścianą. I mogę robić to maszynowo, aczkolwiek ręcznie zawsze jest dokładniej. Ja to matuję pod lakier, czyli do lakierowania przygotowuję papierami wodnymi, ściernymi. Tu mam papier 400, on jest w takich arkuszach, tu jest 600. Pod lakiery metalizowane, popularne, czyli takie jak tutaj na przykład będzie zwykły srebrny metalik. Nie mówię o lakierach perłowych, tylko o takich zwykłych. No to stosuję tutaj papier 600 na wodę, wygląda tak. 400 to jest bardziej używana do akryli, bądź naprawdę do takich miejsc, gdzie nie widać tego tak bardzo, na przykład dół maski, czy gdzieś tam takie miejsca, które nie są zbyt widoczne, to można użyć ewentualnie tego papieru, bądź jeszcze jest papier 500, papier 800 i tak dalej, tych gradacji papierów jest bardzo dużo. Aczkolwiek ja używam po prostu do metalików zwykłych 600, co zresztą zaraz pokażę. I tutaj jeszcze jedna rzecz, taki mały tip. Oczywiście zwykła woda, woda z kranu, żeby była czysta, żeby nie zostawiała to później nieczystości, zacieków i tak dalej. Do wody dodaję troszkę płynu do naczyń zwykłego. To jest akurat jakiś tam płyn, nie wiem skąd tam, nie wiem czy on tu u nas w Polsce jest dostępny. Troszeczkę tego płynu właśnie, żeby
tutaj ładnie, że tak powiem, woda była taka klarowna, czysta i żeby od razu tutaj wszystkie zabrudzenia, żeby myła ta woda. Papiery mam już w wodzie, tutaj przygotowanej wcześniej, czasami dobrze, żeby troszkę sobie namokły. No i mam papier 600. Tu właśnie mam, tak jak mówiłem wcześniej, zapodkładowane. Tu sobie zrobiłem podkład siwy, ponieważ będzie srebrny metalik, więc podkład dobieramy mniej więcej w miarę możliwości do tego koloru bazy. Umownie nazwijmy to lakiery metalizowane, czyli metaliki. A drugie, te pozostałe, to są powiedzmy akryle, tak? Czyli akrylowe, czyli nie posiadają warstwy wierzchniej w postaci klaru. Praktycznie wszystkie lakiery metalizowane posiadają wierzchnią warstwę w postaci klaru, a akryle nie potrzebują tej warstwy. Można to zrobić, można malować, aczkolwiek nie jest to wymagane. I tam wtedy szlifujemy papierem 400. No i właśnie mając taki papier, namaczam sobie do wody i szlifuję. Tu jak widać, taka jest cytrynowa jakby powierzchnia. I teraz muszę spowodować, żeby całkowicie była, że tak powiem, taka równomierna, ładna. Raczej trzeba to robić takimi okrężnymi ruchami, ponieważ jak się wytarło w jednym miejscu, to się powyciera takie fale, co później będzie widoczne na lakierze, więc dlatego mówię, tutaj największa dokładność to jest dokładność, jak się szlifuje ręką. Można oczywiście sobie maszyną przyspieszać, ale to już prawa maszyna, odpowiednie papiery i też da rady. I tutaj te miejsca, gdzie na przykład nie ma podkładu, to też szlifujemy tak długo, aż będzie równomierny mat wszędzie, co później pokażę. Może to będzie teraz widać, zobaczymy. O, tu mam taką gumeczkę do ściągania właśnie wody. O. I tutaj, no tego może kamera nie widzi, ale właśnie tu powierzchnia już jest zmatowana. I tak musi być właśnie przygotowany cały zderzak. Czyli jak będzie tak zmatowane, to wracam do Was ponownie i pokażę właśnie, jak to wygląda już po umyciu, już przygotowany element do lakierowania, tak jak ja robię. Jak widzicie tutaj, to jest zwykły garaż. Taki garaż zrobiony w stodole. Tutaj mam również kanał podświetlony i tak dalej. Także tu sobie grzebię czasami, ale pokażę Wam właśnie, że nie trzeba mieć jakiejś komory malarskiej i tak dalej. No to co prawda ta wełna troszkę tu przeszkadza, no ale niestety, tak jak powiedziałem, jest budowa, nie naprawa samochodów. Ale pokażę Wam właśnie, że w takim pomieszczeniu, przy takim zachowaniu odrobiny czystości, znaczy poleję tu wodą, to jeszcze trochę sprzątnę, już zacząłem tu sprzątać, ale no niestety jest taka pogoda, że jak będę teraz chodził, to zmoknę, więc zostawię to na później, a w międzyczasie mogę to przygotowywać. Także pokażę Wam, że w tym pomieszczeniu naprawdę można sobie amatorsko bardzo fajnie polakierować. Będzie to dosyć fajny efekt. Jak nie wyjdzie, to też Wam pokażę. Jak się ponakleja brudy, to też Wam pokażę. Aczkolwiek, tak jak mówię, jeżeli jest jakiś starszy samochód, taki no, mniej wartościowy, to można to zrobić właśnie we własnym zakresie. A efekty, mi się wydaje, że będą dosyć fajne. Aczkolwiek to zobaczymy. Czyli póki co, to do później i widzimy się, jak przygotuję już ten zderzak. Witam z powrotem. Tutaj mam już zderzak przygotowany. No niestety troszkę to trwało. Jest to najżmudniejsza część tej pracy, czyli zmatowanie tego ładnie, przygotowanie, wygładzenie tego podkładu. No jak widać, na dworze już jest ciemno, więc godzina dosyć późna, aczkolwiek jeszcze akceptowalna. No i to właśnie chcę pokazać, jak to wygląda. Tutaj jest wszystko równomiernie zmatowane, jak widać, ładnie. Tu są przeszlifowania na rogach, ale to nic nie przeszkadza, na kantach. Ale tu jest wszystko ładnie mat i tak właśnie musi być przygotowane. Tu ewentualnie gdzieś może być jeszcze troszkę mokro od wody, ponieważ to umyłem i jeszcze musi to doschnąć. No i tu właśnie ten podkład, gdzie były jakieś tam większe ryski podmalowane, żeby ich nie było widać, żeby wygładzić tą całą powierzchnię. Tutaj oczywiście to jest woda. No właśnie to tak można popatrzeć pod kątem. Właśnie tu. No i tu właśnie druga strona zderzaka. Właśnie. I to wszystko właśnie tak równomiernie matowe. I tak musi być przygotowane właśnie pod malowanie, przed lakierowaniem, żeby ta warstwa bazowa tutaj się dobrze trzymała tego. Także jest to, że tak powiem, punkt obowiązkowy, co niektórzy chcą to ominąć.
lub stosują jakieś tam pasty, bądź włókniny ścierne, bądź ściereczki ścierne, bądź inne gąbki i wynalazki. Ale moim zdaniem to nie ma takiego efektu. Najlepiej właśnie to przygotować tak, potem na koniec sobie właśnie sprawdzić, czy jest równomierny, ładny mat wszędzie. Wtedy jest gwarancja, że to się na pewno będzie dobrze trzymać, ten lakier nawierzchniowy, i że jest to właśnie dobrze zrobione. A jeżeli się tego nie zrobi, nie zmatuje, tylko będzie świecące powierzchnie, to wtedy ta farba, po prostu ten lakier może z tego odpadać najzwyczajniej w świecie. No i wtedy ta cała robota pójdzie na marne. Dlatego właśnie te lakierowanie elementów tyle kosztuje właśnie, bo te przygotowanie no niestety jest bardzo pracochłonne, jest bardzo dużo z tym pracy, no ale efekt jest fajny, będzie efekt na pewno fajny. Także zobaczymy później zresztą. Na dzisiaj to chyba starczy, na dzisiaj koniec, niech to sobie dobrze doschnie. Myślę, że jutro w dzień, jeżeli będzie padać, bądź wieczorem, to polakieruję i też nagram, jak to wygląda. Czyli póki co, do następnego razu, czyli do jutra, czy do pojutrza. To na razie. Witam wszystkich kolejnego dnia. Jak widać, tutaj zderzak mam już przygotowany, przykręcony do takiego stolika samoróbby, ale o tych stolikach to później. Tu po prostu przykręciłem sobie na śrubeczki do blatu, żeby mi nie spadł. Tutaj już mam powierzchnię odtłuszczoną. Odtłuszczam normalnie benzynką, można oczywiście jakimś antysilikonem czy czymś. Tutaj już kto jak woli. Ja już sobie odtłuściłem zwykłą ściereczką i benzyną ekstrakcyjną. Tu mam przygotowaną już maskę lakierniczą. Bardzo ważna rzecz, ponieważ no wiadomo, chodzi o zdrowie. Tutaj ją lekko tuninguję, w sensie tu jest w środku taki filtr węglowy. Ja go przykrywam jeszcze zwykłą, taką najtańszą maską budowlaną i po jednym lakierowaniu to po prostu wyrzucam. Dzięki temu ten filtr tutaj duży jest, że tak powiem, dobry, bo jakbym to zostawił, to w zasadzie jedno lakierowanie, jak ten klar się dostałby w tamten filtr, to już generalnie tamten filtr węglowy do wyrzucenia jest. To tak starcza na kilka lakierowań, jest ok. Tutaj pokażę Wam, co używam. Zwykły pistolet lakierniczy, taki najzwyklejszy. Troszkę z niego nawet farba zlazła, czyli troszkę na niego już czas podziałał, ale bardzo dobry. Ja tu mam dyszę 1.0, wiem, że oczywiście standardowa jest 1.4, aczkolwiek ja maluję 1.0 na stosunkowo wysokim ciśnieniu, czyli nie jest to pistolet ten niskociśnieniowy, tylko zwykły. Według mnie bardziej fajniej rozkłada ten klar później, jest taka równiejsza, fajnie wylana powierzchnia, ale to jest oczywiście moje zdanie, każdy lakiernik lakieruje po swojemu. Ja nie jestem takim lakiernikiem, ja jestem raczej takim samoukiem. W każdym razie pistolecik fajny, regulacja powietrza, regulacja tutaj strumienia, szerokości, dozowanie farby, też regulacja. I oczywiście zbiorniczek standardowo. Już powiem, że ten pistolet zrobił dość dużo różnych lakierowań, naprawdę różnych. No i tutaj co jeszcze tutaj mam? Rozpuszczalnik uniwersalny, jak się nie mylę. Tak, tutaj rozpuszczalnik do bazy. Tutaj mam już kupioną bazę srebrną, zaraz Wam pokażę, jak to mieszam. Siteczka, wiadereczka zwykłe do odmierzania ilości, ponieważ tutaj klar mam na proporcje, to jest 1:2, czyli jedna część tego, pół części tego, względnie dwie części tego, jedna część tego. Jakieś tam z Allegro oczywiście, w sensie normalny, standardowy. Tutaj mam jeszcze rozpuszczalnik nitro przygotowany do mycia pistoletu na koniec. No i w zasadzie tu jeszcze taki mam podstawka, bardzo fajna, tania, ale bardzo fajna, praktyczna rzecz. Tutaj można pistolecik oprzeć, tutaj ewentualnie jeszcze siteczko sobie położyć, jak się wlewa farby, aczkolwiek ja tego nie stosuję, ale pokażę Wam, jak ja tutaj robię. No i teraz tak, tutaj sobie do farby nalewamy, ja nalewam troszeczkę rozpuszczalnika. Tutaj mam patyczek do mieszania, też do kupienia, pędzelek do mycia pistoletu, który zaraz wpadnie do farby. Ta farba troszeczkę jest gęsta. Można oczywiście dawać taką gęstą, jak ktoś tam uważa. Ja zawsze dodaję troszeczkę rozpuszczalnika tak na oko, ale wydaje mi się, że między 10 a 30, nawet 40%, nawet niektórzy do 50% dają. Jest ok. Tutaj używam uniwersalnego, ponieważ ten rozpuszczalnik tak jakby troszkę wolniej odparowuje. Tutaj jeszcze się tylko upewnię. A nie, ten jest do bazy, a ten jest do klaru i do akryli. Więc biorę ten do bazy, bo
bo mogę oczywiście robić na nitro. Nitro też się do tego nadaje, aczkolwiek nitro bardzo szybko odparowuje i bardzo mocno reaguje z farbami pod spodem, co może później się przyczynić do jakiejś tam, powiedzmy, ważenia farby czy do czegoś tam, może to po prostu negatywnie wpływać na te spodnie warstwy. Czyli do bazy sobie dolewam troszkę tego rozpuszczalnika bazowego. Tak mówię, na oko będę patrzał, jak to jest jeszcze gęste. Jeżeli rzadsze, łatwiej to przelatuje przez pistolet, ale słabiej kryje. Im gęstsze, tym lepiej kryje, ale gorzej przelatuje przez pistolet i że tak powiem, ta powierzchnia samej bazy, uzyskania tej bazy nie jest taka fajna, nie jest taka równa. A im rzadsze, tym gładziej się to wylewa, że tak powiem, jeżeli można tak nazwać, czyli równie się nakłada na tej powierzchni. Tutaj jeszcze gwoli ścisłości, jak mówiłem wcześniej, mam te pomieszczonko, właśnie je posprzątałem, także jak widać, nic specjalnego, zwykły garaż. Tutaj co prawda już wodą sobie to wszystko umyłem, ściany, węże i tak dalej, no to na razie zostaje, to jest takie jeszcze, no gdzieś to muszę trzymać na budowę, mogę wynieść do domu, ale to później, nie dzisiaj już. Ale wydaje mi się, że tutaj tego miejsca na polakierowanie tego zderzaka spokojnie mi wystarczy. Także polewam wodą wszystko, jak jest zimno, to grzeję sobie tutaj, ale to tam może na inny film. Ale dzisiaj jest taka temperatura w miarę fajna do lakierowania, więc lakieruję normalnie tak jak jest. Nie powinno być zbyt dużo kurzu. Jeszcze a propos stroju, no teraz mam zwykłą koszulę i spodnie robocze, jak widać. Ale normalnie też zakładam taki kombinezon cały, tam powiedzmy jak te 3M-y, jak teraz na koronawirusa stosują ludzie, plus tą maskę, ale że tak powiem, mam kamerę na głowie, to musiałbym z tym kapturem kombinację robić i tak dalej. No więc polakieruję tak zwyczajnie, tym bardziej, że to jest taki zderzak, powiedzmy, na samochód tani, którego już dzisiaj tak nikt nie naprawia, więc tutaj, że tak powiem, no nie muszę uważać tak bardzo na paprochy, aczkolwiek jak normalnie lakieruje się jakiś droższy samochód, bądź chce się bez paprochów, to zalecam oczywiście nakładanie tego kombinezonu jeszcze antystatycznego, co jeszcze minimalizuje ilość tych paproszków. Oczywiście paprochy też nie są jakimś problemem, ponieważ później można to oczywiście jeszcze polerować, co może kiedyś pokażę. Ja używam pasty Farekla G3 do takiego zgrubnego spolerowania. Oczywiście najpierw trzeba papierem 2000 przejechać i później się to poleruje. Też bardzo żmudna i pracochłonna praca. Trzeba uważać, żeby na rantach nie poprzecierać, ale to już tam taka, powiedzmy, wyższa jazda. No, jak widać, sobie tutaj mieszam ładnie. Tu sobie jeszcze sprawdzę ciśnienie, jakie ustawione mam. Ja maluję mniej więcej na 6. Tam oczywiście pistolet i tak sobie redukuje te ciśnienie, ale tu mam na zegarku 6, to mi wystarcza. Węża używam gumowego. Tam jest częściowo plastikowy, taki z innego tworzywa, zbrojony plastikowy, tamten jest bardzo sztywny. Ten mimo temperatur różnych zachowuje tą swoją taką wiotkość i bardziej moim zdaniem się nadaje do lakierowania, ogólnie do użytku. Z tym, że ma taki minus, że jest po prostu grubszy, a tamten jest cieńszy. No tutaj widać, że już baza, powiedzmy, ma tą swoją gęstość, mniej więcej. Teraz tak. Tutaj mam taką ściereczkę antystatyczną. Przecieram sobie na koniec troszkę powierzchnię przeznaczone do lakierowania. To jest jakaś tam woskowa czy coś. Nie wiem, jest czymś nasączona, co nie wpływa negatywnie na lakier. Nie wiem, czy to się rozpuszcza czy coś, ale zbiera te wszystkie kurzyki, takie drobne jakieś, które mogą się tu pojawić. O, proszę bardzo, sobie, że tak powiem, jeszcze to troszkę odkurzę, żeby efekt był w miarę dobry. I tak jak mówiłem na poprzednich filmikach, no tutaj coś jest, nie wiem co to jest, zaraz trzeba będzie to spróbować umyć. Tutaj jakieś coś się stanęło, ale dodam tylko, że oczywiście tłuste to nie może być. Żadne tłuste, nawet też zalecam umyć porządnie ręce zwykłym mydłem, nie jakimś mydłem z kremem, żeby właśnie jak się dotyka nawet rękoma, to żeby nie zostawały ślady. Oczywiście też używam rękawiczek tych lateksowych jednorazowych, tych przeznaczonych też do koronawirusa. No ale dzisiaj, że tylko zderzak, więc i będę pokazywał, będę włączał, wyłączał kamerkę, więc rękawiczek nie będę używał, bo to dłużej by trwało ściąganie, zakładanie. Niż lakierowanie tego zderzaka. Tutaj oczywiście mam papierek już właśnie przygotowany na jakieś tam takie niespodzianki, jeżeli by coś wystąpiło.
tak jak na przykład tutaj. Nie wiem co to. Tutaj ściereczka po benzynie. No na szczęście to znikło. Czasami jest tak, że jak się wodą myje, to ta woda jakaś jest inna, twarda czy coś. Dlatego zalecam zawsze używać wody z malutką domieszką płynu. Znaczy ja tak robię, a jak robią inni, no to już naprawdę każdy ma swoją technikę. Aczkolwiek ja pokażę tak mniej więcej jak ja robię i na pewno to wyjdzie. Jaki efekt będzie, to zobaczymy. Tutaj jeszcze jako ciekawostkę dodam, że sobie przygotowałem taką lampkę, zwykłą warsztatową. Może być każda inna w zasadzie, po to, żebym na przykład później mógł sobie tutaj doświetlić te wszystkie krawędzie, czy na przykład jest domalowane i tak dalej. Ponieważ no, czasami widać, że gdzieś tutaj się lakierowało. Co prawda tu mam oświetlenie w miarę dobre, bo właśnie robiłem to też pod kątem tym, żeby to było po prostu doświetlone z każdej strony. No ale czasami nie widać, czy gdzieś w rancie jest domalowane, więc taką latareczką sobie tutaj na przykład przyświecę. No może nie tą. O, i tutaj mam wtedy ładnie wszystko doświetlone. A trzymam ją dlatego pod stołem, ponieważ jak się lakieruje, to się robi ten pył. I by wszystko na tej latarce osiadało, a tak to ładnie, że tak powiem, ona jest tam schowana i nic się jej nie dzieje. Jak będę miał założoną maskę, to nie bardzo będę mógł mówić, ale postaram się Wam nagrać troszeczkę jak lakieruję, czyli sam proces lakierowania. Kamerkę sobie troszkę okleiłem, choć nie powiem, było to trochę problematyczne. I tak się zastanawiam, czy sam obiektyw jakoś się, że tak powiem, od tego nie uszkodzi, ale tak jak mówię, postaram się troszeczkę nagrać. Tu sobie siteczko biorę bezpośrednio do pistoletu. Tu sobie troszkę nalewam. Oczywiście nie wszystko, nie do pełna. Tutaj na zderzak i tak nie powinno jakoś zbyt dużo pójść tej farby. O, mniej więcej tyle. Praktycznie w każdej chwili sobie mogę dolać. Tu na razie zostawiam. Siteczko w sumie tutaj, cyk, nie powinno nic się z tym dziać. Zakręcam. Zmieniam pistolecik z powietrzem. Powiedzmy taki próbny. No, troszeczkę mam już za szeroko. Dozowanie też sobie zmniejszam. Bo nie chcę, żeby mi pistolet bardzo lał. Oczywiście to wszystko się w trakcie lakierowania zmienia. Mniej więcej mam ustawiony. I sobie jeszcze oczywiście dozowanie będę zwiększał w trakcie, zmniejszał. Teraz maskę, nie wiem czy to mi się uda tak założyć przez kamerkę, ale spróbuję. Z tą maską zawsze jest troszeczkę problematyczne, ale widzę, że nawet mogę gadać. Nie wiem czy to będzie słychać czy nie. No i zaczynam lakierowanie. Na początek sobie tutaj troszkę zrobię wtysk na dole. No może troszkę dozowanie zwiększyć. O. Już ładnie widzę. Oczywiście wszyscy lakiernicy mogą to robić lepiej. Ja robię to tak. Oczywiście na raz tego nie da rady pokryć. To wiadoma sprawa. O, jakiś papruch. Tutaj już widzę, coś się dzieje, ale zobaczmy dalej, jak to będzie szło.
przyznam, że dość dawno nie lakierowałem. Muszę sobie to przypomnieć, jak to jest. I pierwszą warstwę mamy. Teraz poczynimy jeszcze to przeschnie. No jak troszkę przeschnie, to wracam do Was ponownie. Nie wiem, coś tutaj mi się trochę nie podoba. Nie wiem, dlaczego takie cienie się robią. Ale, o, jakby ktoś wiedział, to może pisać, opisywać. Chętnie posłucham sugestii, bo być może oglądam jakiś lakiernik i tutaj bardzo dobrze się zna na tym. I oczywiście może dużo rzeczy fajnych podpowiedzieć, a ja bardzo chętnie posłucham na przykład, co profesjonalny lakiernik ma do powiedzenia, albo jakieś sugestie, spostrzeżenia. Wszak każda konstruktywna krytyka mile widziano. Więc jeżeli macie jakieś spostrzeżenia ciekawe, komentujcie, opisujcie. Chętnie podzielę się wiedzą, spostrzeżeniami i tym podobnym. Tak jak mówię, teraz czekam, aż troszkę ta warstwa przeschnie i będę teraz lakierował kolejną warstwę. Już taki wstępny kolor jest, to mi się tylko nie podoba. Zobaczymy, co z tym będzie. Czyli póki co to by było na tyle i jak przeschnie, to do Was wracam. Ok, jestem z powrotem. Jak widać, ta pierwsza warstwa już doschła. Tu jakieś cienie wyszły. Jeszcze nie wiem dlaczego. Zobaczymy. Najwyżej przerwę lakierowanie, jak po drugiej warstwie będą nadal. Tutaj troszkę namieszam. Podmieszam, żeby się troszkę wzruszyła ta farba. Znowu natrysk próbny. Zacznę sobie tutaj od tego, od dołu. Mam nadzieję, że te cienie zejdą, ale zobaczymy.
Oczywiście zderzak jest używany i jak widać on tutaj jest już troszkę pokiereszowany. No ale tutaj niestety nie robię tego na bardzo dokładnie, ponieważ wiadomo, tu jest dół. Po pierwsze tego nie widać, a po drugie on tutaj będzie cały do pierwszego krawężnika. Zresztą znacie życie, wiecie jak jest w mieście, dlatego przy tak starym samochodzie no nie ma sensu go tutaj super dokładnie robić. Ale oczywiście przy droższych samochodach bądź nie wiem, bardziej wymagających klientach, no to wiadomo, że tutaj musi być wszystko super, no to oczywista sprawa. Ale że robię to prywatnie, więc moim zdaniem tak może być i tak będzie jak na ten samochód bardzo dobrze. No ale oczywiście każdy robi jak uważa. Tu sobie jeszcze ten rancik z dołu domaluję. Żeby potem nie było, że będzie niedomalowany. Niestety bardzo często się spotkamy właśnie z tym, że te ranty są niedomalowane właśnie, dlatego no, zwracam na to baczniejszą uwagę zawsze. No i sobie jadę teraz tutaj, że tak powiem, przód. Ja maluję na tak jakby na pół mokro, czyli nie wylewam do końca. Nie wylewam do końca tej bazy, tylko tak na pół mokro, ale też nie pruszę tylko, żeby wychodziło to relatywnie gładko. I oczywiście malując pistoletem oczywiście zachowujemy jakieś 20, 30 do 40 cm. To już też zależy od wprawy, ciśnienia pistoletu, rozpylenia tutaj szerokości strugi, no i doświadczenia. I staramy się pistolet trzymać zawsze do powierzchni malowanej w ten sposób. Czyli nie, że malujemy tak, tylko zawsze staramy się tak do powierzchni, żeby było, żeby ta dysza praktycznie zawsze było w ten sposób. Jakby było okrągło, to trzeba tak, więc tym pistoletem trzeba cały czas manewrować. I tu oczywiście skupiamy się na tych powierzchniach, które widać. Wiadomo, że pod rejestracją no nie będzie widać, więc tutaj jest ważne, tu jest ważne, tu z góry jest ważne, a tak jakby tutaj pod listwami no już mniej ważne. Tutaj też przyjdą blendy, więc tutaj też nie jest tak bardzo ważne. No i tu, o czym mówiłem, jeszcze widać ten prześwit, ale dlatego go domalowuję. Thank you.
Tutaj widać drobny mankament, no ale niestety tutaj też przyjdzie grill, a tak jak mówiłem, to jest stare auto i tak będzie bardzo dobrze. No i drugą warstwę mam polakierowaną. Nie robię tutaj za grubo tej farby, nie nakładam, ponieważ nie chcę, żeby mi popłynęła i żeby stworzyły się takie brzydkie zacieki. Można to oczywiście podczas lakierowania. O, jak bez maski, to tutaj nie jest za dobre powietrze. Ale można to podczas lakierowania jeszcze niwelować, troszkę podgrzewać i tak dalej, zeszlifować, jeszcze raz domalować. Można takie drobne niuanse jeszcze tutaj poprawiać. Ale staram się tak malować, żeby właśnie nie trzeba było tego robić. Czyli drugą warstwę mam tutaj już polakierowaną, znaczy pomalowaną, można powiedzieć. Nałożony to jest lakier bazowy, czyli w sensie metalik, baza, różnie na to mówią. I znowu zostawiam do wyschnięcia. I jak wyschnie, to jeszcze trzecia warstwa tak po całości, żeby wyrównać te całe ziarno, tą kolorystykę tego zderzaka. Tu oczywiście widać takie światło cienie, ale to jeszcze troszeczkę doschnie. Aczkolwiek jak oglądają mnie profesjonalni lakiernicy, to oczywiście tak, macie rację, ja niekoniecznie robię dobrze. Każdy robi po swojemu i na pewno teraz są już nowsze techniki, nowsze technologie, dużo lepsze pistolety, materiały, farby i tak dalej. Bo to też zależy, kto jakimi lakierami maluje. Jedni malują wodnymi, inni jakimiś tam jeszcze innymi, inni standardowymi, tak jak po staremu było. No ja maluję to, co można kupić w sklepie, raczej standardowy, zwykły. Zwykła baza, zwykły klartek, jak mówiłem wcześniej. Także wszystko to, co można dostać normalnie w sklepie lakierniczym bądź na portalu tym aukcyjnym, znanym. No i w zasadzie to jest tyle. No nic, to teraz sobie schnie druga warstwa, a ja do Was wracam za chwilę. Tu jeszcze pistolecik sobie odłożę. Ile tam mniej więcej jeszcze jest? Czy starczy mi tutaj właściwie... O, już nie starczy mi na jeszcze jedną warstwę, ale to nic. Zaraz sobie tutaj doleję od razu. Bo i tak mam teraz chwilę czasu. O, znowuż sobie robię siteczko. Cyk. Troszkę zamieszam. No, kolor nawet ładny wychodzi. Nawet dobrze kryje. Pomimo, że dosyć dużo rozpuszczalnika dodałem, to nawet ładnie kryje. No i dobra, wystarczy. Zamykam. No i teraz czekam, aż wyschnie. To nic, to do za chwilkę. Zaraz, gdzie tu jest mój telefon? Ponieważ to na telefonie obsługuję sobie kamerkę. Bo tak mi wygodniej, nie muszę tam cały czas sięgać. Dobrze. No jestem z powrotem, teraz trzecią warstwę prysnę tak tylko po wierzchu, żeby ładnie zapylić, żeby nie było cieni, to biorę się.
Ewentualnie jeszcze raz może prysnę. Ale to już niekoniecznie. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Ponieważ widać tu gdzieś jeszcze delikatnie takie jakby cienie, ale zobaczymy, jak przeschnie. Jak przeschnie teraz trzecia warstwa, to albo już będę malował klarem, w sensie lakierem bezbarwnym. Potocznie się na to mówi klar. Bynajmniej za moich starych czasów tak się mówiło. Jeżeli się mylę teraz na przykład, może się mówi już inaczej, ale no powiedzmy, że klarem. I zobaczymy właśnie, jak to będzie, jak wyschnie. I podejmę decyzję, czy już klarem, czy jeszcze raz przyprószyć. Tutaj co prawda coś delikatnie widać jakby, ale to może po prostu jeszcze jak doschnie teraz ta warstwa, to zobaczymy, czy ta powłoka jest równomierna i wtedy podejmę decyzję. No nic, to do za chwilę. Witam z powrotem. No tutaj już właśnie ta trzecia warstwa wyschła. Sobie jeszcze tylko tak rzucę okiem. Moim zdaniem to może być. Nie wiem, jak widzi to kamera. Ale moim zdaniem jest dość równomiernie. Jak na srebrną bazę to całkiem dobrze wyszło. Jakieś delikatne tutaj paproszki. No to jeszcze raz na przykład wezmę sobie tą ściereczkę. Aczkolwiek, tak jak mówiłem wcześniej, nie mam kombinezonu na sobie tego antystatycznego, więc coś takiego tu się może czasem zdarzyć. No trudno, zdaje się, że tak już zostanie. Aczkolwiek, tak jak mówiłem, to nie jest jakieś drogie auto, ale szłoby to naprawić, tylko czy jest sens naprawdę. Tu czuję oczywiście jakieś tam delikatne niedociągnięcia, ale mówię, tym się nie sugerujcie. Zderzak jest używany, ratowany, przygotowywany już wcześniej troszeczkę. To ma wyglądać mniej więcej, aczkolwiek mi się wydaje, że efekt końcowy będzie fajny. Postaram się nagrać jeszcze resztę z lakierowania tego samochodu. Ale póki co jest tak, jak widać. Jeszcze raz sobie spojrzę. Wydaje mi się, że wszędzie w miarę ładnie domalowane jest. Nie ma jakichś takich cieni. No to przystępuję do mieszania lakieru. Tutaj oczywiście wcześniej sobie już umyłem pistolet. Ściereczka z powrotem. Tu sobie siteczko na klar już przygotuję. Tutaj mam takie pojemniczki z miarkami. Tu sobie patrzę na przykład 2 do 1. Będę potrzebował 2 do 1, bo tutaj jest akurat też 2 do 1. 2 do 1. Nie wiem, szczerze powiedziawszy, ile tu jest, zaraz zobaczymy. No, tu jest jakieś 200, czyli zrobię łącznie 300, to przypuszczam, że to będzie za dużo i tak jak na ten zderzak. No ale załóżmy, zrobię sobie, jeżeli bym zrobił 150, no 200 będzie łatwiej mierzyć. Najwyżej troszkę zostanie. Tu mam otwarty ten klar. Tu mam otwartaż do niego. Mógłbym oczywiście setkę i sobie dodać, to bym miał 150. Ale tak jak mówiłem, daję sobie 200. Utwardzasz seteczkę. Troszkę zabawnie to brzmi. Tak, seteczkę do klaru. Tak, żeby się lepiej lakierowało, to seteczkę do klaru. Tutaj sobie dodaję jeszcze troszeczkę rozpuszczalnika, jakieś 30%, żeby ten klar później był troszeczkę rzadszy. Ale najpierw sobie to wymieszam, żeby te składniki się połączyły. I od tego momentu ten klar już zaczyna wiązać. Także on zaczyna już, tak jakby te składniki po połączeniu zaczynają, że tak powiem, ścinać tą farbę, w sensie utwardzać. Bo mam już troszeczkę pomieszane. Tutaj sobie dodam jeszcze troszeczkę rozpuszczalniku, żeby był troszeczkę rzadszy. Jak jest rzadszy, to wtedy on, że tak powiem, ładnie się układa, ładnie się rozlewa. O, niech będzie tyle. Około dodałem 1/4, to jakieś 25% rozpuszczalnika.
Oczywiście teraz mam większe prawdopodobieństwo, że będzie mi ciekł, to znaczy zrobienia zacieków, aczkolwiek myślę, że z tą dyszą 1.0 spokojnie sobie poradzę. I tutaj taka właśnie mała uwaga a propos dysz. Ja wiem, że głównie lakieruje się 1.4. Tak jest przyjęte i że niby ktoś powie, że to za wolno idzie. Moim zdaniem to wcale wolno nie idzie, idzie po prostu normalnie. Tylko tyle, że przy tej samej, tak jakby przy tym samym ciśnieniu powietrza ten lakier jest bardziej rozpylony, co oczywiście wpływa na zapylenie w pomieszczeniu, ale mi się wydaje, że wpływa to też na lepsze rozłożenie samej bazy i samego klaru na elemencie. Także moim zdaniem nie wpływa to ujemnie. Jak będę lakierował klarem, to niestety założę maskę już na szczelnie, nie będę jej ściągał podczas lakierowania, ponieważ klar jest jeszcze gorszy niż ta baza i no niestety muszę malować w masce, jeżeli jeszcze chcę troszkę pożyć, a chcę, więc zawsze mówię, żeby maskę zakładać i wszelkie inne, że tak powiem, ustrojstwa BHP w celu ochrony własnego zdrowia. Dobra, tutaj troszkę mi zostało, tu troszkę w pistolecie mam. Zamykam pistolet, żeby nie przedłużać. Zakładam maskę. Maska jest. Popatrzę, czy się jeszcze nagrywa. Nagrywa się, jest ok. Jedziemy, sprawdzę oczywiście najpierw. Damy drugą rękę na taneczkę. Tak jak mówiłem wcześniej, jest to stara metoda. Mało tego leje, tego klaru, no to troszkę zwiększamy. Oczywiście teraz idzie pierwsza warstwa. Ja daję zazwyczaj dwie warstwy. Czasami wystarczy jedna na jakieś plastikowe elementy, ale zazwyczaj daję dwie. I właśnie nakierowanie samego klaru, no to tutaj trzeba mieć już troszkę sprawy, żeby tego nie przelać, żeby nie szły zacieki.
i pierwsza warstwa pola kierowana. Teraz, żeby nigdzie zacieki nie poszły, nie dołączę tutaj jeszcze klaru. No, troszkę mi zostało. Jak doleję jeszcze to, co jest tu, powinno mi starczyć na drugi raz. Zobaczmy, jak to wygląda. Nie wiem, czy kamera to widzi, ale ja uważam, że jest mniej więcej dobrze. Ładnie wszędzie dolane. Teraz trzeba poczekać troszeczkę, aż ta warstwa zacznie przysychać. Odparuję troszkę. Oczywiście mogę sobie sprawdzać tutaj, gdzie nie ma nic, na przykład tutaj sobie dotknąć palcem. Już zaczyna łapać, ale jeszcze się klei. Chwilę czekam, jakieś kilka minut, aż będzie tak, nie powiem, że dotykowo suche, ale tak specyficznie będzie się do palca kleić. Czyli po prostu trzeba poczekać kilka minut i będę lakierował dalej. Tu sobie wleję w międzyczasie resztę klaru. Reszta, to co zostanie tutaj, to idzie zazwyczaj już na zmarnowanie, ponieważ tutaj no nie można tutaj zatrzymać tego procesu wiązania tej farby. Czyli można generalnie od razu tutaj pojemniczek sobie myć w międzyczasie. Pistolet zamykam, niech czeka, a tu już troszkę umyję, opłukam. No i to wracam do Was zaraz. Jak to przeschnie, druga warstwa i będzie git. Już moim zdaniem jest całkiem dobrze. Ładnie się to mieni, ale żeby było jeszcze bardziej świecące, to drugą warstwę. Aczkolwiek czasami jest tak, że przy drugiej warstwie można łatwo przedobrzyć, więc trzeba z tą drugą warstwą też uważać i poczekać, aż ta troszkę podeschnie, żeby nie za szybko raz za razem. No, jeszcze troszkę. Dobra, to wracam zaraz. Jestem z powrotem. Już w masce. No i właśnie teraz ten żar troszkę się ułożył. Ale dobra, nie o to chodzi. Teraz dotykam delikatnie palcem i sprawdzam, czy... O, jeszcze się przykleja, ale już tak nie zostaje na palcu. Troszkę na palcu go zostaje. I teraz właśnie nakładam drugą warstwę. Czyli ta pierwsza troszkę przeschła. I nakładam drugą warstwę. Lampeczka do ręki. Zamieszam ten klar w pistolecie. Jest ok. Taka mała uwaga. Jak się nakieruje generalnie tak, przy lekko uchylonych drzwiach, to trzeba bardzo uważać na komary, muchy i inne rzeczy. Bo czasami lubią podlecieć tutaj akurat pod strugę pistoletu. I jak natrafią na tą strugę, to praktycznie od razu się przyklejają do tego elementu i w zasadzie nic z tym nie można zrobić. Można próbować to jakoś delikatnie zdjąć, ale zazwyczaj jak jest mniej istotny element, to lakieruje się całość dalej i najwyżej później się próbuje troszkę to przepolerować, albo rzeczywiście się próbuje to zdjąć troszkę, lakieruje się dalej i to miejsce się troszkę poleruje. To oczywiście cały czas tutaj mam na myśli lakierowanie właśnie o w garażu, w szopie, w stodole. Tak po prostu zwyczajnie, nie w komorze malarskiej. Czyli teoretycznie każdy może zrobić to sam, kto ma jakieś pomieszczenie, sprężarkę i troszkę umiejętności i chęci. A jeżeli rzeczywiście ktoś chce mieć full profesjonal, no to trzeba dojść do lakiernika, wiadomo, zapłacić przy tym odpowiednio i się będzie miało zrobione bez takiego bawienia się, nazwijmy to, żeby nie powiedzieć brzydko. Ale ja tam lubię coś robić, lubię czasami się tak pobawić,
i dlatego Wam to też pokazuję, że efekt w sumie z niedużym nakładem tutaj powiedzmy organizacyjnym może być całkiem zadowalający. No dobra, to jadę dalej. Tu oczywiście już jadę na dokładnie, czyli musi być wszędzie wszystko domalowane, żeby było ładnie, więc tutaj już sprawdzam dosyć częściej tą latareczką. Thank you.
już bardzo mało klaru zostało, nie wiem czy wystarczy. Praktycznie na styk. No, według mnie to wyszło. Naprawdę bardzo dobrze. Teraz jeszcze jakby nigdzie nie popłynęło, no to będzie bardzo dobrze. Jeszcze patrzę, czy ewentualnie gdzieś nie dolać, ale raczej nie. Pistolet na razie odkładam. Nie wiem jak to dokładnie widzi kamera. Czy moją rękę odbijającą się widzi tutaj kamera. Ale latarkę na pewno widzi. Można zobaczyć jaki to jest. Tutaj jak jest ziarno położone. Jak ten metalik się mieni. Może spróbuję bliżej kamerą. Zobaczę na telefonie, jak to widać, żeby zrobić dobre zbliżenie. No widzę, że na telefonie. O, teraz. Widzę, że to ta kamera chyba tego nie uchwyci. Nie, chyba nie. Spróbujmy bliżej. Ale mniej więcej chyba widzi kamera. Jak się odbija zderzak. Zderzaku znaczy się w tym klarze. Lampy w warsztacie. Zobaczmy, czy to widać. O, tutaj teraz widać, o, jak się odbija. O, tu. Akurat jest jasny kolor. Nie wiem, czy będzie widać, jak się odbija ręka tutaj w tym wylakierowanym. Bo chciałbym to pokazać. Względnie czy będzie mnie widać, ale nie wiem. Nie chodzi mi o cień tutaj. Tylko żeby tą gładkość pokazać. Na czerwonym kolorze to akurat mało widać. Jakby był kolor na przykład czarny. Bądź inny ciemny. To by było bardzo dobrze odbicie widać. A tutaj jednak no nie widać tego odbicia. Aczkolwiek naprawdę robota wydaje mi się, że jest dość dobrze zrobiona. Dość dobrze to wyszło, ładnie, bez zacieków. Dosyć równo, równomiernie, baza nałożona dosyć ładnie. Także generalnie to by było chyba wszystko na temat lakierowania.
I zostało mi tylko umyć pistolet, dokończyć jeszcze pojemniczek. No i to w zasadzie byłoby na tyle. Czyli do następnego razu. Widzimy się w następnym filmiku. Cześć, trzymajcie się.